Dzień dobry, Joanna Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na uroczystej gali zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż dla bohaterów Powstania Warszawskiego. I właśnie dzisiaj zorganizowana jest pierwsza edycja pod tytułem Wakacje dla bohaterów, a z nami jest jeden z uczestników takich oto wakacji, jeden z powstańców warszawskich. Proszę się przedstawić. Paczowski Jerzy. Witam. Pseudonim Lajączek. Witam Panie Jerzy. Proszę powiedzieć, jak się Pan dzisiaj czuje? Czy warto brać udział w takich wydarzeniach, jak właśnie dzisiaj został zorganizowany? We wszystkim warto by Pani brać udział, bo sobie niech odpoczywa. Poznaje ludzi, poznaje proszę Pani ten no, zwyczaj dawniejszy, jak myśmy przeżywali. Wszystko sobie przypominamy. Tamte czasy, które były takie ciężkie na nas, prawda? No my tu po prostu odpoczywamy i po prostu wykładamy swoje wspomnienia jeden drugiemu, jak to było, gdzie byłeś i gdzie tam tego. No było bardzo, bardzo ciężko, ale obecnie jest bardzo przyjemne wszystko no, powiedzieć, co tam było. No tak, rzeczywiście, to jest idealna okazja do poznawania ludzi, tak jak Pan powiedział, do wspomnień. Czy ma Pan jakieś wspomnienie, które takie najbardziej Panu zapadło w pamięć? No, ja byłem na linie, bo komórek, prawda? Komórką to byłem ja. Lata próbowałem z Odyńca, plac z Raszera, Dolna, promenada, proszę Panią, tam jeśli stali, był punkt obserwacyjny od Niemców 300 metrów, 400 metrów na Belwederskie, prawda? No ja musiałem chodzić, wychodzić, latać, wie Pani, pod Owszałami, powiedziałem, gdzie obserwowałem, na raz przechodząc przez te pole, w którym zasad wchodziłem. Tak puścił serię Pani przede mną, to już dał pół kroku do przodu, to zginął, prawda? Ja jak zakurzyło się, zaraz z miejsca padłem na mordę, się coś po polsku mówi. Leżałem pół godziny w tej trawie. A tam kto zginął, bo znalazłem tam zegarek był dywiskowy, tylko bez dywiski. Bez dywiski, wziąłem go w rękę, zresztą pamiętam jeszcze firma jego, Paweł Burę, tam ktoś wreszcie musiał zginąć w tym miejscu, prawda? No potem się wyciągałem, no i podeszłem do punktu, prawda. I później zmieniłem trasę. Nie szłem w tej spole, tylko szłem w Piaseczyńsko, prawda, do Dolnej. No, ale musiałem do pójść, bo nie ma tam innego dojścia na Fantaszera. Ale druga sprawa była, że pewnego dnia patrzę w górę, lecą trzy samoloty, mówię, będą zrzuty. Ale to widzę, bardzo leciało wysoko. Ale widzę, że oni zaczęli pikować w dół. Ja to będą rzucali bomby chyba, na pewno. Uciekłem w bloki, ja pamiętam, Odyńca. No i te bomby wpadły, proszę Panią, tam ja stałem w parku Draszera. W tym stałem miejsce. No rzeczywiście jest wspomnienie, które naprawdę zostaje do końca życia, więc bardzo fajnie, że są zorganizowane takie akcje, że może Pan też dzielić się tymi wspomnieniami z innymi. Za chwilkę uroczysta gala, koncerty, które zostaną właśnie ten czas umilone. Ja chciałem sobie powiedzieć, Wacławie, Pani Prostak, już był 24 września, prawda? To był koniec Powstania Warszawskiego, który przyczynił się koniec Warszawy Powstania. No i proszę Panią, pytam się dowódcy, gdzie są koledzy, na Czeczota. No i wie Pani, zaczęli mi szukać tam na Czeczota, Pani, do willy, Pani. Znalazłem pierwszy do willy, prawda, i za chwilę Pani, tam się rozprzestrzeniłem, prawda. Ale już czołgi szły, ale wyległości już nas atakowali. No i padł pocisk, proszę Panią. Padł pocisk do pokoju, się rozerwał. Oczywiście jestem ranny, zacznę przytomność, upadłem. Ja się odsknęłem, Pani, wszystko uciekło i byłem sam, zostałem sam w tym pokoju. No i wtedy, proszę Panią, wyszedłem przed willę, no i patrzę, co się dzieje, gdzie oni są w ogóle. Ja się zobaczyłem, że idą, weszli w tą dziurę, w którą wchodzili w siatce. Samą tą dziurą wychodzili. I Pani po tej dziurze zaczął rąbać tego czołgu, Pani. Jak w ogóle wstał, to nie spotkałem Pani wcale. Nie spotkałem wcale. No to naprawdę... Ale ja się schowałem wtedy, Pani, jak wyszedł Pani, to musiał uciekać. Poszedł w lewo, za willę, nie w prawo, tylko w lewo. I Pani przez siatkę i Pani uchodził stamtąd. Dobrze, Panie, dziękujemy bardzo za rozmowę. To rzeczywiście są wspomnienia, które zostaną do końca jeszcze życia. Te trzy słowa tylko. Proszę Pani, nas poradzili Pani do obozu, prawda?
i w Alei Krakowskiej na Pruszku. W Alei Krakowskiej patrzę, jest Czerwony Krzyż. Patrzę, czy mnie tak, jak obejrzał do tyłu. A ja pani Brych w tej willi, wie pani. A kiedy jeszliśmy pani nie z nią, tylko nas prowadzili chodnikami, chodnikiem. No i tam poleli, wie pan, zrobili patronki, prawda, tylko wszystko i później, wie pani, się zebrało pięcioro chyba, tak, i kobieta jedna, i poszli na górę Kalwarię, proszę panią. Bo ona miała tam rodzinę na górę Kalwarię. Idziemy, wie pani, z Raszyn, lasem i nam tu zatrzymuje, proszę panią. W lesie, halt, najpierw kaput. Kaput, poszkodzi nas Niemiec. Gdzie idziecie? Na górę Kalwarię. To nie się tam, bo tam SS stoi. Ja wyprowadzam znowu drogę. I wyprowadził nas, zacznijcie prosto. Wiesz, kto był? Węgier, Madziar. Bo wie pan, że był ten wschodni nasz sąsiad, to by nas rozwalił przed nią. No mi się udało, żeby pani, proszę pani, wpłynie za... Gdyśmy zeszli na miejsce, pani była kuchnia polowa. Niemiec stał, mięso, kocioł stał i pani polowy. Zupę mięszał, prawda? I stał przy nim chłop. Ja podchodzę, jestem głodny, mówię. Głodny jestem ja. A on do mnie mówi, głodny? Do roboty, do pola. Ja mówię, czy nie mówię w polu. Niemiec jod. A co się, to się powstanie? Panią, Niemiec mi daje menaszkę, łyżkę, pani daje mi kot. Bo zmarniesz, mówi. Ja wiem, że on uciekniesz. Więc ten kot został. Panią, 3 dni byłem tam i pani uciekł, nie powiedziałem, że uciekam. Mówi pani, Niemiec, a Polak. Tak, no, dziękujemy bardzo pani, że za historię. Dziękuję za rozmowę.